Witam, panie Cimur. A! O, znowu kubańskie? Tak, tak. Mówią, że co prawda nie należy wybrzydzać, ale dostaję codziennie kubańskie cygara. Tylko one dają się palić, to o to chodzi. Nie dlatego, że cały czas muszę być z tego sobie pograli. Wolałbym cygara o smaku czekoladowym, które by kukały na przykład. Nestle! O, a czy one kukają, kiedy się wypala do końca? Kuku, 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 czy nie? Nie wiem, ale byłoby miło. Opatentowałbym. Tak. Pewnie. No co tam panie powiesz? Na pańskie konto w naszym banku. Się zmienia się w sług, jeśli chodzi o konto. Tak? Tak. Przyszła taka większa suma pieniędzy. Jak to? Od kogo? Z tego, sułtanatu Brunei. Przecież ja tam nigdy nie byłem. No nie wiem, ale tak pomyślałem, że panu powiem, bo że tam, nie wiem, to... Naprawdę? No, 10 milionów dolarów. O cholipa. Mhm. Większa sprawa, grubsza sprawa. Mhm. Nic mi szyta. No. To nie moje pieniądze. Proszę odesłać na konto nadawcy. I proszę zapytać tego jego mościa, kimkolwiek on jest, dlaczego wysłał mi te pieniądze. Co to ma w ogóle znaczyć? Mam pytać sułtana Brunei, kim jest sułtan Brunei? Kim ja dla niego jestem, skoro mi wysłał pieniądze? Dobrze. No to... Z tą drogą mnie pan zapyta, kim jest, bo musi być niespełna rozumu, skoro obcemu człowiekowi wysyła miliony dolarów. No... Pewnie nie dostanę tam wizy na wakacje. Ale... I tak nie ma po co tam jechać. No, tak. No dobrze, to w takim razie powodzenia. Winszuję. Spotykamy się dzisiaj wieczorem na golfa? Tak, u pani Trautmann stąd na karcioszkę. A kiedy będzie polowanie z nagonką? Obiecał mi pan w tym roku jeszcze, a już prawie jesień, a tu nic nie mamy. W maju może coś będzie. Przyszłego roku? Nie, tego roku. Aha, no dobrze. Jesień to tylko tak wygląda. Jest... U nas zawsze jest tak samo, dlatego nikt nas nigdy nie pobił, bo by umarł tutaj z nudy. Musiałby przejść przez... Winkelriedem... Jak się to nazywają te wysokie? Góry. Winkelriedem nie jestem, żeby się poświęcać. To ten, co wbił z siebie... Tak, dwóch Austriaków. Tak. To może nestelkę mało, co? O, dziękuję. Trochę widzi pan, trochę już skamieniały te ciasta. Ale pan mleku z Altengold. Tak. Rozpuśćcie do dziadka. Dobrze. Pokołka.